otwarcie za sobą. Zmierz na miejscu. Makabryczne sceny. Wideo tsunami, które KR/Y po internecie, WSTR/ZSN bo tysiącami internautów. Setki rannych i ofiar, śmiertelnych po tragedii, która miała miejsce podczas koncertu. Wideo tsunami, które uderzy bo w Indonezji, KR teraz po internecie, uwiadamiajce nas. Jak wielkie spustoszenie niesie ze sobą ten niszczycielski kreska Ewiop. W to, co mo kreska M na nich zobaczy, a kreska ci kreska go uwierzy. Do zbownica by, wiat jest w WSTR/Z, nity wydarzeniami z ostatnich dni. Nie da się ukry, kreska E tegoroczny okres przedwiteczny owocuje w tragiczne wydarzenia. Liczne ataki i strzelaniny, a teraz tsunami. Strach nawet pomylę, co się mo kreska E jeszcze zdarzy w końcówce tego roku. Wideo tsunami podczas koncertu dla wielu osób nie ma nic lepszego, jak uda się na koncert swojej ulubionej kapeli. Dobra muzyka, wymienita zabawa, doborowe towarzystwo to przepis na niezapomniany wieczór, który z pewnością odczujemy po pobudce. Jednak mabo kto mógłby się spodziewać, kreska E podczas dbania takiej imprezy dojdzie do tak makabrycznych scen. Nagranie ukazuje koncert nieznanej jak na razie grupy. Wida na nim. Kreska E widownia bawi się znakomicie, trwajce w bebogiej nie wiadomo ci, kreska E zaraz nastanie prawdziwy horror. Pocztkowo nagranie z koncertu wydaje się niczym nie wyrok kreskania spośród tysięcy podobnych filmików. Jednak w pewnym momencie cała scena wali się pod naporem fali, która niszczy ją niczym domek z kart. Woda następnie uderza w widowni, powodujące niewyobrażalne zniszczenia. Według informacji podanych pod nagraniem w tej katastrofie zginęło prawie 200 osób, a kolejnych 800 zostało rannych. Fala bywa na tyle pod kreska na, kreska a zmyba kilkaset budynków. Ci kreska ko nawet oszacowa ile jeszcze osób mo kreska a znajdowa się pod gruzami zawalonych budynków. Bez wtpienia mówimy o jednej z największych katastrof w tym roku. Nagrania te pokazuj, kreska e nadal mimo rozwiniętej techniki jesteśmy bezbronni w starciu z siłami natury. Co więcej, podobne tragedie zdarzają się coraz częściej, przez co trzeba jak najszybciej opracować skuteczny sposób radzenia sobie z tego typu sytuacjami. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie jeszcze gorzej.